Tak wygląda nowy domek dla naszego nowego pająka. Będzie to samica, naprawdę bardzo ciekawego gatunku, który jest ogólnie polecany jako pająk na pierwszego w hodowli. Mamy torf, dość pokaźny korzeń, tak aby pająk mógł sobie zrobić naprawdę ciekawą kryjówkę. Mam nadzieję, że ogólnie bardzo mocno zapajęczynuje to wszystko. A gatunek to chromatopelma. Naprawdę bardzo piękna samiczka, około 5 cm długości ciała ma. Także zamieszka sobie teraz w nowym domku. No i teraz jakoś zaprezentuję Wam tego pająka. Samica ma na imię Dolly. Po wpuszczeniu do nowego domku spróbuję ją oczywiście nakarmić. Dajcie znać w komentarzu, czy Davus pentaloris jest według Was ładniejszym pająkiem, czy może chromatopelma nasza Dolly. Piszcie w komentarzach. Gatunek jest to endemit występujący w Wenezueli. Pająk ogólnie jest dość mocno żarłoczny. Samice dorastają do 7 cm długości ciała, także są dość duże. Ale zobaczcie jeszcze, w świetle są naprawdę piękne kolorki. Ta samica ma, z tego co słyszałem, około, ja wiem, 3 tygodnie temu miała ostatnią wylinkę. Nie wiem, ile ma dokładnie, jaki ma wiek w tej chwili. Aczkolwiek już prawdopodobnie jest gotowa do tego, aby dopuścić do niej samca. Jak widzicie, te kolorki naprawdę piękne i naprawdę majestatycznie się porusza. Bada otoczenie. Tak jak mówiłem, no dość żarłoczny gatunek i ogólnie naprawdę bardzo szybko rośnie, więc jest, myślę, idealnym pająkiem jak na pierwszego w hodowli. Oczywiście posiada włoski parzące. Tutaj zresztą widać, że samica jest dość mocno wyczesana na odwłoku. Pięknie się naprawdę porusza. Jestem pod wrażeniem tych kolorków. Niebieski, taki zielony gdzieś też widać, rudy odwłok. Naprawdę super to wygląda. No i tak sobie pająk wędruje. Za chwilę wpuścimy ją do nowego domku i tam będzie budowała swoje imperium i być może czekała na samca w najbliższej przyszłości. Przepiękny pająk, naprawdę. Nie, schodzimy. Sama praktycznie wchodzi do nowego miejsca zamieszkania. No naprawdę pięknie wygląda. Zobaczcie. Piękny pająk. To jest twój właśnie nowy domek. Myślę, że szybko się zaaklimatyzuje. Szybko będzie już przyjmowała pożywienie. Dobra, damy jej spokój i pokażę Wam teraz inne pająki. Może też nakarmimy. Myślę, że Dolly szybko się tutaj przyzwyczai i też będzie już od razu głodna. Na pewno jest głodna, a tym bardziej, że jest to żarłoczny gatunek pająka. Pięknie wygląda. Zobaczcie, jakie różne kolorki. Dobra, myślę, że teraz już sobie zejdzie na dół. Także zamykamy naszą chromkę i lecimy dalej. Nagramy sobie ataki różnych pająków. Także tu jest samiec maskary. Naprawdę żarłoczny. Myślę, że bez problemu od razu zaatakuje karaczana. No i proszę bardzo. Szybciutka egzekucja. Zamykamy, lecimy dalej. Teraz samica tego samego gatunku. Także zaraz na pewno też będzie widowiskowy atak. Szybciutko. Pytacie się też odnośnie małych pajączków? No myślę, że już naprawdę niedługo i zobaczymy stadium L1. I tak się teraz prezentują. Pogrupowały się w ten sposób. Fajnie to wygląda. Teraz nasza olbrzymia samica Alasiodora parachybana na pewno też jest głodna. Ogólnie całe podłoże wyścieliła sobie pajęczyną. Naprawdę się to fajnie świeci. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. Rzuciłem właśnie karaczana. Myślę, że szybko go wyczai, chyba że się schowa. Gdzieś. Nie chowaj się. Karaczan gdzieś się schował. Rzucimy drugiego. No, dziwne, że nie za... A, już jednak tak. Myślałem, że nie zaatakuje. Tu jest drugi. Ale on się chowa. No i została do nakarmienia z tych dużych pająków oczywiście nasza samica Acanthoscuria geniculata. Naprawdę świetny pająk. Jeden z moich pierwszych, także
Mam do niej naprawdę duży sentyment. Już myślę, że nie będziemy jej drugi raz dopuszczać, bo wiadomo, że każdy kokon po prostu skraca życie samicy. To jest nieuniknione, bo dla niej to jest naprawdę duży wysiłek. Rzucimy jej karaczana, może z dwa i odstawimy. Ogólnie to mam naprawdę dylemat co do wyboru najładniejszego pająka, jakiego posiadam na hodowli. Na pewno wysoko jest ta samica Davus pentaloris. Pięknie wygląda. Szczególnie odwłok i ten karapaks. Ostatnio atak był niesamowicie szybki. Teraz nagrałem to w zwolnionym tempie, ale akurat dzisiaj tak szybko nie zaatakowała. Piękny też pająk. Mamy tutaj jeszcze tymczasową miseczkę na wodę. Samica sobie siedzi tutaj. Gdzieś tam lata karaczan. Mam nadzieję, że już w pierwszą noc go w szamie. Na dzisiaj to wszystko. Pamiętajcie, łapeczce w górę, subskrypcji kanału, aby być na bieżąco. Trzymajcie się, hej!